Wjeżdżaliśmy więc z córeczką w Mazury niby od dwóch różnych stron. Ja przerzuciłem się do lat dzieciństwa i kwiaty Mazurów pachniały mi po kowieńsku. Ona posuwała się po tej ziemi nieufnie, dziwując się formą życia obcym, brutalnym, dziwacznym, nieznanym, aż raz po raz uderzał w nią prąd czegoś tak swojskiego, że choć kobiety, z którymi chodziło na grzybobranie, szukały, gdzie pod grubym mchem zataił się pilsek, gdzie to jezioro, gospodarzu?